Jestem pełen podziwu dla was, że przeszliście na tą prezentację. Szczególnie, że to jest ostatnia prezentacja. I w tamtym budynku dzieją się ciekawsze rzeczy, więc dziękuję. Nie gwarantuję dobrej zabawy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno nie będzie o frameworkach, więc ostrzegam z góry wszystkich zainteresowanych. Dobra, zacznijmy. Bardzo jedna ważna rzecz. Slajdy będą po angielsku, ponieważ to jest lepsza wersja tej prezentacji. Nie została jeszcze przetłumaczona na język ojczysty. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś dysonans dla was. I taka kilka słów ostrzeżenia z mojej strony. Więc podczas tej prezentacji będę prezentował mój punkt widzenia, moje doświadczenie, moje zdanie z moim dziwnym poczuciem humoru, więc jeżeli ktokolwiek poczuje się obrażony, to nie był mój zamiar. A jeżeli już poczuje się obrażony, to zawsze może opuścić pokój. Zawsze może podejść po prezentacji i powiedzieć, że się poczuł urażony, przytulę. No i tak pomiędzy wierszami ja jestem w miarę miłą, sympatyczną osobą. Zawsze sobie to rano o 8 wstaję, wmawiam, jaki jesteś kochany, idź do pracy, nie krzycz. Dobra, kim jestem? Nazywam się Jarek Pałka, pracuję jako chief architect w firmie Lumes w Krakowie. Tak, w wolnym czasie zajmuję się szkoleniami pod własnym szyldem, ponieważ bardzo lubię uczyć ludzi. Strasznie lubię, jak ludzie mnie słuchają. Tweetuję bardzo rzadko, bloguję, ponieważ stwierdziłem, że blogowanie to strata czasu. Więcej rzeczy mam na projektach na Bitbuckecie i na GitHubie. Żadna z tych rzeczy nie jest skończona, ale to ja. Ponieważ kiedy dochodzę w każdym moim projekcie do momentu, kiedy wiem, już wiem, jak to działa, to przestaje być to interesujące. Ktoś inny może to skończyć. Dobra. Pracuję jako architekt. Buu, powinno pójść z sali. Dzięki. Też sobie myślę na swój temat, swojej pracy, takie rzeczy. Dobra, co społeczeństwo myśli na temat tego, co ja robię? A więc moja mama, a już jestem w branży, we wrześniu będzie 16 albo 15 rok, jakoś tak, już nawet straciłem rachubę. Za każdym razem, jak przyjeżdżam do mojej mamy, do moich rodziców, ojciec się już przedstawił, matka nie, ciągle myśli, że ja domy buduję. I zadaje mi takie pytanie, kochanie, a moglibyśmy zobaczyć któreś z twoich projektów? Ja mówię, no nie za bardzo. To jest to, co myśli społeczeństwo, jak słyszy, że ja pracuję jako architekt. Pani w banku tak samo reaguje. Ma, o, to pan domy stawia. Nie, nie, nie. Dobrze, co moja żona myśli, że ja robię? To jest wyobrażenie mojej żony na temat mojej pracy. Wszystko by było okej, tylko że tą panią trzeba by zastąpić jakimś sympatycznym kolegą. Mam samych facetów w zespole, masakra. No nie, no, a Tomek jest miły. Czasem. Ja wykonuję kawał roboty za mnie, także spoko. Dobra, czym ja się tak naprawdę zajmuję? Ano tym, archeologią. Była tutaj prezentacja na temat archeologii systemów. I myślę, ci, którzy na tej prezentacji byli, zobaczą wiele cech wspólnych, ale osobiście myślę, że za jakieś 10-12 lat najbardziej popularną konferencją będzie taka konferencja, której pierwsza edycja odbyła się w tym roku, która ma nazwę Software Archaeology. Serio, była taka konferencja w Londynie. Ja myślę, że za 20 lat nikogo nie będzie na konfiturze, wszyscy będą na tej konferencji w Londynie, ponieważ będą robić właśnie to, co ja robię z kolegami na co dzień. Z czego to wynika? Zrobiłem sobie takie podsumowanie, bo zbliżam się do 40 z prędkością światła. Już zaczynam kreseczki na biurku odstawiać do kolejnych dni. Więc przyszedł czas na podsumowanie rozliczenia z przeszłością i policzyłem, że byłem w ciągu... 16, no właśnie. 16 lat w 8 firmach. To czasem byli ci sami ludzie, te same biurka, ale nazwy firm się zmieniały. Więc liczymy to jako indywidualne firmy, dobra? W 26 projektach. W przybliżeniu, to jest te, które byłem w stanie sobie przypomnieć nazwy pakietu Java, który musiałem pisać. I tylko jeden z tych projektów w ciągu tych 16 lat, 26 projektów był pisany od zera. Zaraz podniosą się głosy, że nie, to nieprawda, ja codziennie piszę nowy projekt.
Tak? Jak ktoś się czymś takim zajmuje na co dzień, to opuśćcie, nie będę was dobijał. Ponieważ jak ja się z tym wszystkim czuję? Teraz bliżej emerytury. Czuję się tak. Okay? Jak wchodzę do pracy, to mniej więcej tak wyglądam. W windzie jeszcze, bo potem staram się uśmiechać, jak już wejdę, ale w windzie mniej więcej mam ten wyraz twarzy. Dlatego przez najbliższą 40 minut, tak, 45 minut, bo straciłem trochę czasu na opowieści o sobie, będziecie moimi terapeutami. Okay? Tu jest taka duża kozetka, wyobraźcie sobie, wy wszyscy jesteście terapeutami i musicie mi pomóc. Dobra, żebym się nie zwolnił po tej prezentacji, nie odszedł, nie zaczął sprzedawać obwarzanków, co zawsze było moim snem. Słucham? Tak, od matki zacząłem, pamiętajcie, aha, nagrywane, dobra, nie mogę. Dobrze, o czym ta prezentacja nie będzie? No na pewno nie będzie takiego sekretnego sosu na tej prezentacji, takiej mikstury w takim garneczku wyważonej, która wam powie, która kombinacja wzorców XDD, TDD, DDD, BDD, co tam jeszcze minąłem? DDD, EDD, nie, to są może FDD, tak, Fact Driven Development. I która kombinacja języków zagwarantuje wam sukces, okej? Okay? Tego nie będzie na tej prezentacji, to nie będzie o sukcesie. Ta prezentacja będzie o tym, w jaki sposób przeżyć w monolitycznym projekcie z odziedziczonym codebase'em, który rośnie tak szybko, że wcześniej czy później zamieni się w czarną dziurę, żeby wesprzeć wszystkich programistów w okolicy. Takie projekty zaczynają się koło miliona linii kodu i od tego momentu przechodzi faza białego karła i tak dalej, supernowej i potem już jest to zobojętnienie. Będzie o takich projektach. Każdy z was był lub będzie w swojej karierze, wszyscy ci, którzy zaczynają, nie śmiejcie się, tak to wygląda, tak? To jest dopiero początek. Więc nie wiem, czy sobie wyobrażacie, to tutaj z przodu, to jest wasza warstwa restowa, dobra? Ten tutaj taki przewalony przez pół, to prawdopodobnie jest Hibernate, wasz ORM, a gdzieś tutaj pozostały resztki logiki biznesowej. Także jak wchodzicie do projektu i macie takie wrażenie, rany boskie, zaraz to się na mnie zawali, to ta jest prezentacja dla was, dobra? Dlaczego się tak dzieje? Dlaczego żyjemy w wielkiej kuli błota, chociaż mój obecny już, w sumie już nie, szef powiedział kiedyś do deweloperów, but this is shit, był mniej sympatyczniejszy, że żyjemy w tych projektach i one powstają, one zarabiają pieniądze, my też przy okazji, nie kryjmy. Dlaczego się tak dzieje? Tak, mimo naszych najlepszych starań, szkoleń, konferencji, na które przychodzimy i tak dostarczamy to, co dostarczamy, a potem ja jeszcze to muszę zainstalować na produkcji i wtedy się wieje. Dlatego, że oprócz tych wszystkich dobrych rzeczy, które się dzieją na konferencjach, są jeszcze złe rzeczy, które się dzieją w firmach i organizacjach. Okay? Nie wiem, czy znacie tą listę, to jest Architecture Anti-Patterns, to nie jest moje, ukradłem. Jest książka na ten temat, z tego co pamiętam, darmowy e-book, tylko 50 stron do przejścia z obrazkami, opisująca różne antypaterny w architekturach i w organizacjach. Ta prezentacja też nie będzie o tym. Ale nie wiem, czy mieliście kiedyś styczność na przykład z takim modelem architektury, który się nazywa Grand Old Duke of York. Mieliście? Jest jeden koleś, Iber, Principal, Enterprise, Chief, Operating, Officer. I co on powie, jest słuszne, tak? To jest klasyczny, czy zapytaliście X? Nie, jeszcze nie, no to musicie zapytać, nie? On prawdopodobnie ostatnią linijkę kodu napisał 20, 30, 40 lat temu w COBOL-u albo w Assemblerze, ale warto go było zapytać, co myśli na temat instrumentacji bytecodu, nie? Albo mój ulubiony Design by Committee. Spotkaliście się z czymś takim? To jest z reguły wtedy, kiedy nie ma architektury, ponieważ wszyscy się zastanawiają, jak ona powinna wyglądać i czekają, aż wszyscy 40 członków architektury się zgodzi na to. I każdy się musi wypowiedzieć. Pamiętajcie, architekci chcą być ważni, dlatego każdy musi się odezwać. Nie? Albo Warm Bodies to jest przykład z pewnej krakowskiej firmy, nie będę rzucał nazw, bo pewnie do niej wrócę na emeryturę. Warm Bodies. Zatrudniamy ludzi, byle nam się budżety zgadzały, nieważne co robią, nie? Ale to nie będzie o tym.
Dlaczego tak naprawdę takie rzeczy się dzieją w naszych projektach? Dlaczego dopuszczamy do tego? Złożoność. To już było na tej konferencji, jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, ponieważ było niewiele toków na temat frameworków, było dużo na temat złożoności i wzorców, i struktury, i architektury. Postęp. Jak wam udowodnić, że problemem jest złożoność tego, co tworzymy? Ponieważ ja wierzę w naukę, głęboko wierzę w naukę, nie wierzę w ludzki rozsądek, wierzę w naukę, sięgnąłem kiedyś, próbując szukać sobie wytłumaczyć, dlaczego złożoność jest takim problemem. Tak? Wszyscy mówią, o, złożony system to zły. Ale dlaczego? Wiecie dlaczego? Nikt wam nie powiedział. Tak? Wciśnięto wam do głowy, że jak złożone, to złe. Nie? To o tym też nie będzie. Jeżeli popatrzycie sobie na takie teorie, które powstały, uwaga, o zgrozo w XVIII wieku, system thinking, system dynamic 1950, complexity theory, no na przełomie XIX-XX wieku. Strange attractor to jest nowa rzecz, która się pojawiła kilka lat temu. Na temat teorii. Jak sobie popatrzycie i poczytacie na te rzeczy, polecam. Nowa książka na temat skali nie jest tak fajna jak system dynamics. To możecie znaleźć odpowiedź. To jest prosty diagram. To będzie bardzo proste. Zgodny z zasadami system Dynamics. Opisujący bardzo prosty proces. Zespół skramowy. Okay? Zespół skramowy ma backlog. Teoretycznie coś robi. Koduje, gra w piłkarzyki, nie koduje. Coś robi. Dostarcza feature'ów. Każdy feature, czegokolwiek byście nie zrobili, jakbyście na głowie nie stanęli, zwiększa complexity waszego systemu. Zgadza się? Prawda? Fałsz? Dobra. Skoro mamy większe complexity naszego systemu, to dostarczamy nasz system szybciej czy wolniej? Wolniej. Na ostatniej prezentacji ktoś krzyknął szybciej, ale chyba miał bardziej szalony wzrok niż ja, więc... Nie wiem, w którą stronę on przyspieszał, więc chyba do drzwi wejściowych. To jest bardzo proste narzędzie, nazywa się Insight Maker, możemy sobie pogadać o tym po tym, który pozwoli wam symulować zachowania systemów. Budujemy sobie taki diagram i potem pytamy się, jak się system zachowa. Co ten diagram wam pokazuje? Niebieska linia to są wasze feature'y, a ta linia żółtawo, zielonkawo, seledynowo, nie wiem jaka, to jest wasz backlog. Wcześniej czy później, w każdym systemie, w którym pracujecie, w każdym projekcie, który będziecie, dotrzecie do takiego muru, że nie będziecie w stanie dostarczyć więcej, zatrzymacie się. Matematyka jest przeciwko wam. Complexity stanie murem. I powie nie. Popatrzcie, zwróćcie uwagę na tą fajną rzecz tutaj. Okay? Tą taką małą przerwę tu. To jest bardzo ważne. To jest ten moment, kiedy ludzie z marketingu i z produktu mówią, kurczę, wpakowaliśmy tyle kasy w ten development, zero pieniędzy, nie? Powstaje przerwa pomiędzy, przestrzeń pomiędzy tym, co chcemy, a tym, co możemy dostarczyć w każdym systemie. To jest bardzo ważny moment, żeby sobie uświadomić, że ta różnica pomiędzy tym, co możemy, a co mamy, istnieje. Jak sobie organizacje radzą z tym? Klasyczny przykład, bo ciągle dostarczamy software, tak? Gdyby to było prawdą, to byśmy już dawno nie mieli pracy, ponieważ wszystkie systemy byłyby nierozwijalne. Organizacje sobie jakoś z tym radzą. Ano, tak zwany wzorzec krakowski. To jest! Zatrudnimy więcej studentów. Najlepiej z pierwszego roku. A najlepiej z tych, którzy już mieli dawno skończyć, ale im się nie udało. Ci są najbardziej zesperowani. Słucham? Nie wierzy w tą teorię? No, bo inni zaczęli. Dobrze, to jest jeden model, z którym sobie organizacje radzą, żeby sobie poradzić z tą różnicą pomiędzy tym, co chcą, a tym, co mamy, co możemy dostarczyć. Druga technika stosowana, bardzo popularna, kiedy mamy do styczność z tak zwanymi organizacjami technicznymi, czyli organizacjami, których osób technicznych jest więcej niż nich nietechnicznych. Przepiszmy to wszystko od zera.
Okay. To jest wtedy, kiedy mamy dobrych architektów i którzy strasznie dużo krzyczą. I wtedy następuje taki fantastyczny moment w historii każdego projektu, ponieważ zaczynamy przepisywać go w technologii, o której, przepraszam, panie, gówno wiemy. Ale przepiszmy. Dlaczego nie? No, wrzucajmy akki, skali. Co tam jest jeszcze nowego takiego trendy? MapReduce już nie jest, Go jest teraz. O, mikroserwisy, przerób mi to na mikroserwisy, nie? Będzie super. Będziemy mieli 40 instancji. Z dwoma sobie nie radzimy, ale z 40 sobie poradzimy. I kończymy tak. To jest oryginalne zdjęcie z Filipin. Tu się, że tak powiem, architekci z produktem nie dogadali i jakoś te ruchome schody i tak nie wiem, bardzo wyszły. No i tutaj mamy tak zwany anti-corruption layer, nie? Tak to wychodzi. Dlaczego? Ale jestem sfrustrowany, nie? Dlatego mnie żona wysyła na konferencję raz w miesiącu, żebym się uspokoił. Czas. Moim zdaniem to jest szczyt arogancji, bezczelności. Mogę użyć tego słowa gównażerii z naszej strony troszeczkę. Wyobrażam was, co? Nie było miękko. Dlaczego? Ponieważ zakładamy, że projekt, który powstawał 10 lat, optymistycznie rzecz biorąc, przepiszemy w rok. Ale mamy ego. To jest jeden problem. Niedoszacowanie. Jak, tak, kolejna, ta sama krakowska firma miała projekt, który powstał w 62. Jak ja przyszedłem do tej firmy, została mi złożona propozycja nie do odmówienia, żeby poprowadzić tak zwany offload. Czyli przepisanie tego projektu, to już nie był rewrite, to był offload. Wyładowywaliśmy gówno na nabrzeże. I pierwsza estymata tego projektu była 2 lata. I wszyscy powiedzieli, super, ja mówię, panowie, przepraszam, to powstało w 62. To my 2 lata zrobimy to, co ludzie zrobili w 40? Ile ja będę miał ludzi w tym projekcie? 200? I plus 300 osób podających kawę, ocierających pod ręcznikiem z czoła? To jest mój ulubiony case projektów typu rewrite. Słuchaj, skoro już przypisujemy, to może byśmy dołożyli ze 2-3 feature'y, bo kurde, no nie dostaniemy to, nie będzie business case, to się nie zlepi na Excelu, nie zlepi się na Excelu ten projekt. Miałem takiego gościa, który mówił, nie zlepi. Więc ja mówię, słuchaj, no, a co miałoby ci się polepić? Mówi, o, jakbyśmy dołożyli ten feature, on jest od 4 lat, w dziże u nas czeka, trochę już przypruszył, siedział za śnieć, tak? I takim kurze, może byśmy je dołożyli. Z reguły te feature'y rozwalają cały system. Dostarczamy te feature'y, ale już systemu nie. Tak. Kolejny powód? O tak, technologia nas zbawi. Tak. Spring, Hibernate, tak, a potem następne. Uwierzmy w technologię. Wiecie, że teraz MapReduce jest niefajny, bo Google powiedział, że jest niefajny. Zdrowia. O, słucham? To, co działa. Okay? To, co rozwiązuje twój problem, to, co powoduje, że nie musisz siedzieć po 17 w pracy, to, co powoduje, że nie przychodzisz na deployment i siedzisz 48 godzin w robocie. To jest fajne. Nieważne, jak się to nazywa i co to robi. Jeszcze jeden problem, z którym ja się często spotykałem, to była taka sytuacja, że te projekty typu rewrite są postrzegane przez ludzi jako czysto techniczne. Tak przepisujemy. Jest kod, przepisujemy kod, więc zamieniacie kod w kod. To słuchajcie, to nie potrzebujecie product ownerów, nie potrzebujecie biznes analityków i w sumie nie potrzebujecie subject matter ekspertów, bo przecież przepisujecie 1:1. No i tak to się kończy, tak? Banda wściekłych inżynierów się rzuca. Zaczynają wierzyć w technologię, nie? Zgodzą się na kilka ekstra feature'ów i powiedzą, że zrobią to w rok. I zapominajmy o tym, że bardzo często niecała wiedza techniczna w takich, tych starych projektach jest zapisana w kodzie. Ponieważ w starych projektach, w sensie miałem styczność, bardzo dużo rzeczy jest niepisanych w organizacji. Nie zostało zakodowanych. Po prostu pani Jadzia pamięta, że każdego piątego musi tego ptaszka na tej stronie przekręcić, zanim się te raporty wygenerują, żeby było dobrze. I tego nie ma w kodzie. Ona o tym pamięta. Nasza ignorancja. A i tutaj jest ten gwiazdo, moja arogancja. Jak to, ja nie dam rady? Dobra. To skoro to wszystko nie działa, odrobina nadziei, to co możemy zrobić inaczej? Pośmialiśmy się. Weźmy pod uwagę, że to jest bardzo fajny moment. Tu powstaje napięcie, wie? Tu jest różnica potencjałów, tak? Różnica potencjałów to jest napięcie, zgadza się? Dobrze pamiętam? Oj Boże, przydało się 5 lat chemii. 5 lat informatyki byłoby zmarnowane.
To jest różnica potencjałów, to jest bardzo fajne, bo tu się pojawia napięcie pomiędzy techniczną częścią organizacji i netechniczną, żebyśmy w końcu coś zrobili. Bo już nie jesteśmy dalej w stanie przepchnąć tego systemu. Docenimy ten moment, wychwyćmy go. Dobra, teraz będzie na temat, to jest tak zwane, to było wprowadzenie, to jest prezentacja właściwa. Co by było, gdybyśmy odwrócili sposób myślenia o architekturze? Co to jest architektura? Może być kubeczek. Każde głupie pytanie, odpowiedź będzie nagrodzona kubeczkiem. Koncepcja. Organizacja kodu. Klej. Struktura. Okej, czyli coś, co jest jakimś stanem, tak? Jakiś stan. O. Dobrze. Nadzieja. Co by było, gdybyśmy odwrócili nasz sposób myślenia o architekturze i popatrzyli, jak wpłynie to na nasz sposób myślenia o projektach? Co gdybyśmy powiedzieli, że architektura to jest proces? To nie jest stan, to jest proces. Bo jak mówią ludzie architektura, a, czyli to nie można zmienić. Nie, można zmienić. Architekturę można zmienić łatwiej niż kod. Co byśmy zaczęli myśleć, co gdybyśmy zaczęli myśleć o architekturze jako procesie, który nas przepycha od jednego designu do drugiego? Powoduje, że my zmieniamy design, okay? Aplikacji. Design, struktura aplikacji. Architektura, proces, który jest odpowiedzialny za tą zmianę. Jeżeli zaczniecie myśleć o architekturze jako procesie, a nie o jako bycie, to będzie oznaczać, że po pierwsze to trwa. To jest takie, o, zmienimy architekturę. Na kiedy? Na jutro? Nie, to trwa. Zmiana architektury trwa. Jeżeli zaczniemy myśleć o architekturze jako procesie, to znaczy, że nie tylko architekci są za nią odpowiedzialni. Salesi, infrastruktura, testerzy, wszyscy. I ci, którzy instalują, i ci, którzy robią support dla tego systemu, są odpowiedzialni za architekturę. Mogą mieć feedback do tego. Dobra, ale po co przechodzić z jednego designu do drugiego? Żeby zapełnić ten gap, tak? Mamy tą przestrzeń między tym, co potrzebujemy. Czyli zmieniamy architekturę nie dlatego, że nam się zachciało, albo mieliśmy gorszy dzień, albo żeśmy się tak upili, że wymyśliliśmy świetną architekturę, tylko dlatego, że mamy potrzebę. Nie jesteśmy w stanie pchnąć tego systemu dalej i dostarczyć. Architektura to proces, który jest odpowiedzialny za transformację. Spróbujmy o tym zacząć tak myśleć, ok? Moja prośba. Czyli jak zaczynamy przebudowę architektury? Po pierwsze musimy zrozumieć, gdzie jest problem. Co jest problemem? Aplikacja się nie da skalować, to jest problem. Dołożenie, prędkość dodawania batonów na naszej stronie jest 4 na iterację, a chcielibyśmy mieć 15. Tak, to jest problem. Architektura nie rozwiąże, czy system może coś robić, czy nie. Chociaż może. Może tylko to ułatwić, ok? Czyli musimy sobie jasno zdefiniować, jak zmieniamy architekturę, jeden konkretny cel. Lepsza skalowalność, a może lepszy time to market. To jest bardzo na początku ważne. Po co robimy tę zmianę? Kontekst, ok? Dlaczego doszliśmy do takiego momentu, że nie jesteśmy w stanie rozwijać systemu? No nie wiem, może nie pisaliśmy unit testów? Może nie mieliśmy automatyzacji? Może rzeczywiście technologia była źle dobrana? Constraints. O tym ludzie zapominają. Szczególnie jeśli wprowadzają nową technologię. Miałem ostatnio taką rozmowę. Ktoś przybiegł do mnie i powiedział, że chciałby użyć skali w projekcie. Super. Ekstra. Ale ja mam jeden constraint. Czas kompilacji wykonywania testów musi być mniej więcej taki sam jak w Javie. Jak mi to przyniesiesz, to prowadzimy skalę. Tak? Musicie jasno postawić granice. Nie zamieniajcie lepszego na gorsze. Okay. Szybszego na wolniejsze. Skala nie jest specyficznym przykładem, dowolny inny język, tak? Bardzo często też ludzie wybierają technologię, architekci, którzy mają strasznie dużo czasu i jeżdżą na konferencje. I oni wybierają technologię i zakładają, że okej, okay, ja ją znam, bo byłem, poczytałem, poćwiczyłem, wprowadzam skalę, mam 100 osób w projekcie, z czego dwa ogarnia kuwetę, a druga nie rozróżnia monady od gonady żeńskiej. Nie róbmy takich rzeczy, nie wprowadzajmy nowych technologii tylko dlatego, że my chcemy, a reszta będzie musiała się dostosować. Reszta się nie musi dostosować.
Reszta być może nie jest zainteresowana dostosowaniem się, okej? Okay? Reszta być może chciałaby wyjść o 17 z pracy. Znacie to, Tom DeMarco? You can't control what you can't measure? 2 lata temu przeprosił za to. Bardzo gorąco bił się w pierś, przeprosił za to, ponieważ przypisałem to zdanie sobie, bo mam przerośnięte ego. You can't reason about what you can measure, okej? Okay? Zanim zaczniecie rozbierać, dekonstruować architekturę, zacznijcie ją mierzyć. Okej? Okay? Zmierzcie, co tam trzeszczy. Nie idźcie na wariata, bo może są części systemu, które można zostawić, są stabilne. Ostatnia zmiana była w 1975 roku mojego urodzenia, więc jest dobrze. I to jest jakość, miara jakości architektury. Im bardziej złożona architektura, tym mniejszy resilience, tak? Czyli zdolność do odpowiadania na zmianę. Musicie iść w tamtą stronę. Nie w tamtą, dobra? W stronę mniejszego complexity, większego resiliencji. Dobra. No to jak się dowiedzieć, jak jest complexity, w jakich elementach systemu? Jak się dowiedzieć, który system, element systemu dotknąć? Gdzie zacząć kopać? Gdzie wbić pierwszą łopatę i gdzie zbudować fundament? I gdzie zalać betonem i nie zaglądać? Albowiem kod źródłowy prawdę ci powie. I musisz to musisz się w system słuchać, tak? Jakoś tak by to było. Mamy masę, i to już było na tej konferencji, ale ja się powtórzę, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. Mamy masę informacji o tym, jak jest skonstruowany nasz system na naszych dyskach i w naszych rękach. Masę. I ta informacja szepcze do nas. Ja mam czasami wrażenie w pracy, jak jest tak cicho i wszyscy wyjdą, szczególnie największe gaduły, że z gita takie lekkie pomruki się dobywają, nie? Jarek. To jest czas na konferencję, nie? Te systemy mają masę informacji. Czasami ciężko ją z nią wydobyć, czasami trzeba się pomęczyć, ale warto, żeby odpowiedziały wam na te pytania, gdzie dotknąć, gdzie zacząć, żeby się nie rozsypało. Okay? Kilka przykładów. Znajdźmy najbardziej stabilne elementy systemu. Mówiąc stabilne w czasie tej prezentacji, ja nie będę mówił o tym, że one się na produkcji nie wywalają i ostatni restart był 2 miesiące temu. Okay? Stabilne elementy systemu to jest te, które się dawno, dawno nie zmieniały. Kod będzie. Od prawie 4 tygodni jestem Enterprise Bash Coder. Zaczynam, że tak powiem, wpadać w miłość tego języka i na chęci napisałbym jakiś interpreter JVM-a, żeby Bash mi na JVM-ie chodził, ale by było czad. To jest prosty przykład skryptu, który wyciąga complexity, korzystając z Jacoco. Następnie wyciąga ilość zmian, akurat tutaj Mercurial, żeby Gita nie było za dużo na konferencjach, to Mercurial. Wyciąga ilość zmian poszczególnych plików. I rysuje mi taki wykres. Co on mówi? Słyszeliście o tym? To już ponoć było na konferencji. Genialna rzecz, totalnie genialna. Michael Feders narysował coś takiego. To jest rzeczywisty mój projekt open source'owy. Podzielił na tej łośce, tutaj, na X-ach, mamy ilość zmian. Na Y-ach mamy złożoność projektu. I podzielił tą przestrzeń na 4 rodzaje klas problemów, ok? To są klasy, które się rzadko zmieniają i mają niskie complexity, tak? Prawdopodobnie jakieś utyliszcza. Nie ruszać. 20 lat temu powstały, mają niskie complexity, po co tam zaglądać? Weź, nie ma sensu, ok? Breeding grounds, tak? Czyli obszary zasiewowe. Masa zmian, niewielkie complexity, czyli dopiero co prawdopodobnie zaczęliśmy pracę w tym kodzie. On się rozwija, ludzie tam często zmieniają, eksperymentują. To jeszcze nie zdążyło obrość dużą ilością accidental i essential complexity. To po co tam ruszać, skoro tam jeszcze trwa development? McCabe'a. Czyli to jest ilość branchy w kodzie, tak? Każdy branch w kodzie zwiększa complexity o 1. Każdy if, każdy for loop. Słucham? Stateczna analiza kodu Jacoco z pluginem z Mavena. No i tu mamy ugly stables, tak? Czyli complexity jest z kosmosu, ale ostatnie zmiany też były w latach 70., jak hipisi wracali z Woodstock. Odpuśćmy sobie.
To, co nas interesuje, kiedy zaczynamy brać się za ten kod, to jest ten obszar. Tu jest coś strasznego. Często się zmienia i jest wysokie complexity, czyli nikt nie ogarnia, co tam się dzieje. Nieustannie poprawiamy, fix za fixem. To jest taki obszar, gdzie kolega naprawia buga, rozwala twój feature, ty naprawiasz buga, on rozwala jego feature i no i tak się bujacie przez następne kilka iteracji. I to jest ten obszar, za który trzeba by się wziąć na początku. To jest też kwestia przy refaktoringu. Gdzie zacząć? No właśnie tutaj, bo tu będzie największy zysk. Nie tu, ani tu, ani tu. No dobra. A co by było, gdybyśmy zapytali nasz system, gdzie są kruche elementy systemu? Co to są kruche elementy systemu? Uncle Bob się kłania. Tak, że tutaj poprawiasz, a tu eksploduje pole minowe. Dobra? Czyli jak nie weź pole minowe? Skąd to informacji weźmiemy? To są tylko przykłady. Ano z Jenkinsa. Tak? Popatrzmy, jak często buildy failowały i zobaczmy, które pliki były wtedy wkomitowane. Czyli zobaczymy, że na przykład commit pliku A i commit pliku B co drugi raz powoduje build fail systemu. Proste. To jest akurat z jakiegoś projektu, w którym ja się bawiłem i tutaj zobaczyłem na przykład, że za każdym razem jak commituję ten test, to mi się wysypuje ten test. Nie znalazłem tego z dawną statyczną analizą kodu. Gdzieś tam pod spodem był runtime dependency, kolejność odpalania miała znaczenie. Tego nie dostaniecie bezpośrednio ze statycznej analizy. To macie do wykopania systemu. Ostatni przykład, zanim przejdziemy do wzorców. No dobrze, jak znaleźć na przykład, czy nasze klasy są spakowane razem odpowiednio? Package principle. What changes together comes together. Czyli te rzeczy, które powinny być razem, powinny być w jednym module mavenowym. Nie, żeby trzeba było zaciągnąć następne 44 repo, tam zmienić, dopiero zrealizować, a następnie zrobić tę poprawkę, zrealizować, potem zrobić następną poprawkę i dopiero wtedy mamy robię to zrobioną, tak? To wtedy wiadomo, że mamy źle spakowane. Jak to zrobić? To są tylko pomysły. No wyciągnąć logi z Mercuriala. Prezentacja będzie udostępniona, będziecie mogli sprawdzić, że to działa. Wpakować to wszystko do Neo4j. Tak, zobaczyć, które klasy, jak często się razem zmieniają. Zadać zapytanie cypherem z Neo4j i zobaczyć, że na przykład 13 razy ta klasa była komitowana razem z tym. O, są w tym samym pakiecie. Dobra. Dobrze spakowane. Są w dobrych miejscach. To tylko pomysły. Zauważcie, prostymi skryptami możecie wyciągnąć masę informacji. Systemy w pewnym momencie zaczynają krzyczeć, ale wtedy już jest za późno, bo z reguły jest czas na rozwód. Dobra. Miało być o wzorcach organicznej architektury. Tak? Mało czasu. No to biegniemy. Pierwszy wzorzec organicznej architektury, zasiej i zbierz. Refaktoring. Robimy to na co dzień. Więc ja nie będę wam opowiadał, dlaczego warto robić refaktoring. Powiem wam o kilku rzeczach, które doprowadzają mnie do czystej furii i szału. Kompulsywny refaktoring. Czujecie to? Ja też to mam. Przychodzę do pracy, odbieram sobie historyjkę do zrobienia, rzadko się to zdarza, ale odbieram. Otwieram, mówię, rany boskie, kto to pisał, nie? I zabieram się za refaktoryzację. Ale czy warto? Czy popatrzyłem wcześniej, jak często ten kod jest zmieniany? Po co? Nie zrobimy całego świata doskonałym. Organizacji na to nie stać. Was na to nie stać. Więc po co? Zanim weźmiecie, zrobicie, zaczniecie robić refaktoring, zastanówcie się, czy warto. O! User story w dzisiaj pod tytułem zrefaktoryzować. To są po prostu, przepraszam, nie będę przeklinał. Wiecie, dlaczego mnie to denerwuje? Z prostej przyczyny, jesteśmy inżynierami. Oddaję samochód do naprawy. Wymiana koła. Koleś zajmuje się tym kołem i nagle widzi, że cieknie mi płyn hamulcowy. Co robi dobry inżynier? Oddaje mi samochód z wymienionym kołem, czy naprawia mi przy okazji też wyciek płynu hamulcowego? Nie pytajmy o to, co jest oczywistą częścią naszej pracy, okej? Okay? Naprawianie. Tylko z głową. To jest często spotykane. Muszę zapytać menadżera, czy mogę zrefaktoryzować. Mamy też musiałaś pytać, czy wolno posprzątać mi pokój? Dlaczego pytasz go o pozwolenie? To jest twoja część obowiązku. Jeśli ktoś tego nie rozumie, no to sorki. Można zmienić firmę albo zmienić menadżera. Przebiegniemy trochę szybciej, dlatego że chciałbym wam powiedzieć o tym. Następny wzorzec, który ja odkryłem, to jest zasiej i zbierz. Już nie pilnujemy, już zbieramy.
O co chodzi? Modularyzacja. Te monstrualne repozytoria. Jak ja przyszedłem do tej mojej obecnej firmy, otworzyłem, zrobiłem sobie, policzyłem ilość linii kodu, zobaczyłem 1,5 miliona w jednym repo SVN-owym. Ręce mi się ugięły, bo ten człowiek, który mnie rekrutował, powiedział, że jest zajebiście. Ale stwierdziłem, zostaję, przynajmniej mam 3 miesiące, to jakoś wytrzymam. Podzielić system na mniejsze części, co jest bardzo ważne i błąd, który często popełniamy podczas takich wycinań i modularyzacji, jest to, że musimy pamiętać, że dependencje robimy do stabilnych elementów systemu. Musimy zobaczyć, cofnąć się na te rysunki, wyciągnąć ze systemu informacje, odkryć stabilne elementy systemu i robić zależności do stabilnych elementów systemu. Jeśli zrobimy to odwrotnie, system ponownie będzie niestabilny. Okay? Stabilna rzecz, na tym budujemy fundament. To się nie będzie często zmieniać. Nie będzie o frameworkach, nie? No to pogadamy sobie chwilkę o mentalnych frameworkach. Oprócz tego, że macie frameworki w komputerach, wasz mózg też ma framework. Okay. O co mi chodzi? Co by było, gdybyśmy zaczęli patrzeć na architekturę inaczej i zamiast 400-stronicowej dokumentacji w UML-u i rysunkach, których nikt od wieków nie aktualizował i nikt już nie potrafi tej notacji przeczytać, bo już chyba przestali na rekrutacjach pytać o znajomość UML-a. Pytają? Nie, super, super. W Indiach dalej pytają. To co by było, gdyby cała nasza architektura wyglądała w ten sposób. To jest nasza architektura. Definiujemy ogólne zasady. Ktoś tu powiedział zestaw ogólnych zasad architektura. Tak, tak powinna wyglądać architektura waszego systemu. Zdefiniujcie ogólne zasady. Ja nie mówię, że to jest dobra architektura, która pasuje. Nie kopiujcie tego i nie mówcie, że widzieliście na prezentacji, to na pewno będzie działać. To jest przykład. Okay? Definiujecie constraints waszego systemu i definiujecie ogólne role w systemie. Co wam to daje taka architektura? Jest pewna firma, która się nazywa DIG, która właśnie w ten sposób buduje architekturę. Po prostu jako 5-zdaniowe kartki A4. Co wam to daje? Przestrzeń. W każdej chwili możecie tutaj zmienić technologię. Możecie odłożyć tą decyzję technologiczną na później, ok? Ale macie coś, co jest jasne dla wszystkich. I rozwiązuje też problem, ja nie rozumiem twojej architektury. Czego nie rozumiesz? To jest 5 zdań. Okay? Co jest bardzo ważne, każdy moduł wtedy w takiej architekturze musi spełniać warunki tego ogólnego frameworka. Okay? Oczywiście, każdy moduł może wprowadzić własne reguły. To jest wzięte z system thinking. Które mogą dospecyfikować o reguły ogólne, ale nie może złamać tych reguł, które są narzucone od góry. W ten sposób budujemy stabilne, hierarchiczne systemy. Zbliżamy się do końca powoli, tak? Zgodzę się z tobą, ja mam nadzieję, że pracuję zawsze z fajnymi ludźmi. Tak, no, tak jak mówię, to jest idealistyczny świat wariata, tak, więc zgodzę się. Znam organizacje, które mógłbym literami z nazwisk pierwszych, z nazw wymienić, które na pewno by nie były w stanie tego wprowadzić. Albo tak naprawdę zabiłyby się na tym etapie ustalenia tych 5 zasad. Kompostowanie. To jest ostatni wzorzec architektury, który wam chciałbym zaproponować. Jak widzicie, wszystko jest organiczne. Jak już naprodukujemy, zasiejemy, wypielęgnujemy, czasami trzeba coś skompostować. Przychodzi w każdym projekcie taki moment, że bez względu na to, jak ciężko pracowaliśmy, ile nadgodzin żeśmy wytłukli i ile żeśmy siebie dali, to staje się to. Okay? Complexity wsiada na rakietę. No i space is the limit. Większość ludzi wtedy się zwalnia albo wchodzi w fazę, którą u kumpla odkryłem ostatnio, cichej akceptacji. Jak się go pytam, co w pracy, on mówi, nie pytaj.
Ja mówię, co, Complexity? Mówię, no, troszeczkę podskoczyło. Do ilu? No, 60 tysięcy. A gdzie? No, wiesz, w jednym module Mavenowym. Policzę sobie 60 tysięcy w jednym module Mavenowym. Jeśli robisz tak zwaną cichą akceptację, tak. Tylko teraz pytanie, czy to jest to, co chcesz robić? Nie, cichą akceptację. Ja wolałbym zarabiać i jednocześnie nie być w etapie wycofania i wycofania się z życia. Jak się wycofujesz w ten sposób, to już na wielu płaszczyznach przestajesz chodzić z kolegami na piwo na przykład, bo jesteś wycofany. Nie? Bo za tym oni chcieliby o pracy porozmawiać, a ty nie chcesz rozmawiać o pracy. Co pozostaje w tym momencie? No trzeba skompostować system. Ja myślę, że to jest, dzisiaj tak rozmawialiśmy sobie przy obiedzie, i padło takie zdanie, że jesteśmy totalnie fantastyczni w produkowaniu nowego kodu, beznadziejni w usuwaniu tego kodu. Zauważcie, ile czasu wy spędzacie na usuwaniu dziennie? Nie wyprodukujecie, dokładacie. No to się kiedyś przewróci, jak góra skarpetek. Musi. Chyba, że są sztywne. Czy wiecie, jak wasi użytkownicy używają waszej aplikacji? Zastanawialiście się kiedyś? Czy wiecie, że ten klient, a to przykład, tak, klienta, który 5 lat temu odszedł od nas, a ktoś tam w firmie, dawno temu, a myśmy cały czas jego kody utrzymywali. I każdy się pytał, ty, oni u nas są? No nie wiem, ale wiesz, no te testy muszą dalej przejść. Bardzo często jest też taka sytuacja w pewnych firmach, które są, tak, to moje ulubione, business value oriented. Boże, nie wiem, kto to wymyślił. Jest po prostu strzał w stopę. Z reguły te firmy, które są business value oriented, robią tak, że dokładają feature do systemu, zanim jeszcze podpisali kontrakt z klientem. Z reguły dołożenie tego feature'a zajmuje dłużej, niż się klient spodziewał. Klient odchodzi, a my zostajemy z kodem. Tak. O, to też jest. To będzie feature. O, jak wejdziemy z tym feature'em na rynek, wysprzątamy. Nie, no to jest nasz rynek. To... Dwa miesiące później. No ile było transakcji? 40. Byłem kiedyś w takim projekcie. CTO powiedział, Jarek, to musi łykać 40 milionów transakcji miesięcznie. Mówię, o kurczę, tak. 3 lata po studiach myślałem, że po prostu Pana Boga chwyciłem za nogi. Stanęliśmy na głowie. W 2002, że było 40 milionów miesięcznie, to jeszcze nie było takich fajnych rzeczy jak teraz. Wycisnęliśmy te 40 milionów transakcji miesięcznie, weszliśmy na produkcję, poszedł release. 2 miesiące później patrzymy na statystyki 40 transakcji. Po co to wszystko? Dobrze, skąd ja to się mogę o tym dowiedzieć? Powoli się zbliżamy do końca. Znowu macie tą wiedzę. Znowu system szepcze do was na uszko. Ja wiem, że on nie jest ładną, piękną kobietą, która siedzi wam na kolanach, więc jej nie wsłuchujecie, ale system do was mówi nieustannie. Każdy pad systemu, każde spowolnienie systemu to jest on błagający o pomoc. Logi Apache'a. To jest takie proste. Weźmy te logi, zbierzmy, zobaczmy. Nawet na takim poziomie. Myśmy w ten sposób na przykład odkryli, że nasza aplikacja to jest bardzo zaawansowany Dropbox. Ponieważ mamy aplikację, która jest odpowiedzialna za rekrutację, no i rekruterzy pierwsze, co robią po przyjściu do pracy, to wchodzą i sprawdzają CV osób, do których mają zadzwonić. I ta strona, która, że tak powiem, pokazuje te attachmenty, te CV, wasze podania o pracę, to było ponad 70 czy 60% ruchu w systemie? I to powinno być szybkie, a reszta wreszcie systemu hulał wiatr. Zinstrumentujcie kod. Tutaj Kuba mówił o przypadku Jacoco. Kuba jest młody, więc na pewno po prostu ukradł mój pomysł, ponieważ myśmy dawno temu wysłali na produkcję system zinstrumentowany koberturą. Zorientował się ktoś? No tak, 2 tygodnie później. Potem żeśmy głupio przepraszali. O, nie zauważyliśmy, że ten switch był w Maveniu ustawiony. Przepraszamy, najwięcej się to nie powtórzy. Ty, gdzie mamy te dane? Tak, dowiedzieliśmy się, że z takiego CMS-a, który był w Javie napisany, 20% systemu było używane, 80% mogło spokojnie w dniu zero pójść do piachu. Aspekty. Bytman, nie wiem, czy znacie ten projekt, do instrumentacji kodu w locie z JBoss-a. Backtracker. Jeżeli do waszego buga, od waszego feature'a nie było 10 lat buga, czy to nie jest podejrzane? Czy ten feature jest aż tak dobrze pisany? A może po prostu nikt tego nie używa. Niebezpieczeństwo z tymi technikami pracy poprzez jak gdyby odkopywanie
informacji systemu typu Jira, typu Git, typu Continuous Integration jest to, że tam jest bardzo dużo false positive'ów, tak? Wy musicie zobaczyć i nie krzyczeć, tylko się zastanowić, dlaczego ta informacja jest taka, bo może być wiele powodów, dla których na przykład bug nie został zgłoszony, bo na przykład klient o tym nie wiedział, że jest taka funkcjonalność. Następne i ostatnie źródło, ja wiem, że to dla was jest trudne, ale ludzie, trzeba do nich podejść, porozmawiać i to są ludzie z supportu. To nie testerzy, to nie product ownerzy. Oni nic nie wiedzą o systemie. Tester widzi mały wycinek i testuje pozytywne ścieżki, bo nie ma czasu na wszystko. Tak? Product ownerzy? Machnęli feature, poszli do następnego. Nie pamiętają, co jest w systemie. Ludzie z supportu, ponieważ to oni odbierają kole od waszych klientów i oto oni wiedzą, z czym klienci walczą. Weźcie ich na piwo. Nie opowiadajcie wtedy o garbage kolektorze, nie opowiadajcie o Go, nie opowiadajcie o Angular.js, chociaż nie, on już jest passé. Pogadajcie z nimi, z jakimi problemami klienci do was dzwonią. Oni wam odpowiedzą na to pytanie, co jest w systemie do poprawy. Nie kupujcie drogich narzędzi. No i nie dajcie się zwieść. Naprawdę, Linux ma wszystko, co potrzebujecie, plus manual i on nie jest na internecie, tylko jest razem z systemem operacyjnym, żeby wyciągnąć te informacje, ponieważ wy wiecie, jak działa wasz system. I błagam, nie wykomentowujcie kodu. Nie zostawiajcie takich kwiatuszków, cała moda wykomentowana. Widziałem to ostatnio, nie u mnie w firmie, ale kumpel mi pokazał. Cała metoda wykomentowana, a na końcu jest return 1. I to już zostało. Okay? Nie wiem dlaczego, ale gdzieś była... Usuńcie to. To wam tylko będzie przeszkadzać. Jeśli będziecie otwierać ten kod, najpierw wasz mózg będzie się musiał przebić przez 120 linijek zielonego kodu, bo pewnie, nie wiem, komentarze w IDEI są jakieś zielone czy niebieskie. Czerwone, to tym bardziej się podrażnią. Po prostu wywalcie to. To jest wam niepotrzebne. A jak będziecie chcieli do tego wrócić, Git będzie pamiętał. Co dalej? Ja wam nie powiem. Zapamiętajcie to i poszukajcie sobie tych rzeczy. Hierarchy, Self-Organization, Resilience. Tak jest zbudowane ludzkie ciało. Działa. Nasze systemy są tak niezbudowane, nie działają. To do przeczytania. Okay? Filozoficznie nastroję was na koniec, przed piwem. Nie macie takiego wrażenia, że tak się dzieje? Że jak gdyby giętkość systemu, tak naprawdę sprężystość systemu jest często kosztem produktywności, bo teraz coś potrzebujemy, bo teraz to musi być stabilne. Olejmy to, że system będzie musiał wrócić do swojego stanu. Teraz potrzebujemy natychmiast. Bardzo często produktywność i stabilność jest wytłumaczeniem, dlaczego ludzie są traktowani tak, jak mechaniczne części automatycznego procesu. Biurokracja się stąd bierze. To nie ja, to Donella Meadows. Dzięki.